Andrzej Duda wyraził nadzieję, że Polska będzie przelewać Ukrainie jakiś stały procentik ze swojego PKB. Wiem, że jest tutaj wielu zwolenników pana prezydenta. jednak trzeba pomyśleć, czy ten ruch jest y, dla dobra polskiej Polaków, bo mi się coś nie wydaje. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj o konflikcie na Ukrainie, o tym jak długo będziemy ten konflikt utrzymywać i czy przelewanie pieniędzy podatników na ten cel jest dla nas z korzyścią. Jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, zostawcie łapkę w górę pod filmem, będzie mi bardzo miło. A teraz, nie przedłużając, zaczynamy. Zapraszam! Yeah. Andrzej Duda ma ambicje, ma plany, ma marzenia. To wszystko oczywiście ma zamiar kosztem zwykłego podatnika, kosztem osoby, która już i tak wielu darmo zjadów ma na utrzymaniu. Ludzie pracują na dwa etaty, żeby móc zapewnić sobie i rodzinie godne życie, a z każdej strony znajdzie się ktoś, kto wyciągnie ręce po jego pieniądze. Bo ten, kto w tym kraju pracuje, liczy się najmniej, choć bez niego wszyscy politycy, jak i ci, co żyją z socjalu, przestaliby istnieć. Ale po co szanować podatnika? Szanujmy tych, co tylko od nas ciągle biorą. No i jeśli myślicie, że Ukraina od Polski dostała ogromną pomoc, a w zamian są wdzięczni, no to nie, no bo w zamian została przez nich opluta. W zamian za naszą pomoc flagą naszą myją sobie podłogę. Nie szanują nas, twierdzą, że jak Putin wygra, to ukraińskie wojska wkroczą na teren Polski. To powiem wam, że prezydent stwierdził, że tej pomocy nadal jest zbyt mało. Ogłosił on oficjalnie na spotkaniu z Zoeńskim, że Polska zamierza podpisać umowę z Ukrainą, która zakłada, że polska część swojego PKB będzie przekazywać Ukrainie. No do jasnej cholery. Prezydencie, to nie są pana pieniądze. Może zwyczajnie zróbmy tak, że każdy Polak ze swojej wypłaty będzie miał nie wiem, ustalony sta stały przelew. Tysiąc złotych na rzecz Ukrainy i będziemy Zełańskiemu bezpośrednio na konto przelewać. Jakim prawem, ja się pytam? W Polsce dzieci zbierają pieniądze na operacje ratujące życie. Na to kasy z PKB nie ma. Nie było i nie będzie. Ale dla Ukraińców pieniądze się z naszych portfeli znajdą. Cały świat doskonale wie, że Putin tej wo wojny nie może przegrać. Jest mocarstwem atomowym. Dlatego Zachód daje możliwość obrony Ukrainie, a nie pozwala na atak. I podtrzymuje to państwo przy życiu. Te pieniądze to nic innego jak zwykły respirator. Ale, kochani, myślicie, że to sam Duda wpadł na taki genialny pomysł? Otóż nie, nie, nie. W tym jako pierwszy maczał palce Donald Tusk. Premier Tusk uzgodnił ze mną kwestię przystąpienia do porozumienia o wspieraniu Ukrainy, które podpisał nie tak dawno w Kijowie. Do tego porozumienia ma być zawarta umowa i jestem przekonany, że po zakończeniu negocjacji rząd tę umowę zawrze, podkreślił Andrzej Duda. Jeszcze ktoś mi powie, że widzi różnicę pomiędzy pisem APO, to chyba padnę. Zobaczcie, jak oni pozbawiają nas pieniędzy, zamiast ten procent PKB dołożyć, nie wiem, do naszej obronności, bo przecież co chwilę jakiś Polak ginie na manewrach. Wojskowych, bo zamiast ćwiczyć porządnie, urządzali sobie pikniki jakieś. Nie mamy sprzętu, nie mamy ludzi, ale czym się zajmujemy? Rozdawnictwem, aborcją i innymi tematy, tematami nieistotnymi. Głowy państwa dywagują nad tym, czy można zabijać nienarodzone dzieci, czy nie, a my, jak dzieci, głupie liczymy na to, że ktoś nam w razie problemów pomoże. Piąty punkt na to nie mówi wprost o tym, że ktoś będzie nam musiał choćby jednego żołnierza wysłać. Ja zawsze powtarzam, umiesz liczyć, licz na siebie. Ja Sergio, nie wiem kiedy rządzący zaczną dbać o Polaków. Przecież o skutkach takich decyzji się nie mówi, ale o kładce Trzaskowskiego nawija się cały czas. Jakby kładka Trzaskowskiego była problemem numer jeden w Polsce. I ktoś mi powie: no dobra, ale jak dostaną pieniądze od nas i kupią za nasze pieniądze nasz sprzęt wojskowy, to będzie dobrze. Nie wiem w którym momencie. Jak można dawać pieniądze korupcyjnemu państwu? To jest tak, jak dasz pieniądze alkoholikowi, żeby kupił sobie jedzenie. Wiadomo, że przepije. Te pieniądze rozejdą się po wszystkich urzędasach, ale nie trafią w odpowiednie ręce, bo oni to wszystko rozkradną po drodze. No i tak szczerze, niech mi ktoś powie, że Polska jest suwerennym państwem. To Liść ogarniacz poleci bez ostrzeżenia. My już dawno nie jesteśmy suwerenni, jesteśmy pod butem wszystkich w koło. Za święte uważa się w Polsce słowa USA, słowa Izraela, słowa Ukrainy, słowa z Brukseli, ale słowa Polaka są ważne tylko wtedy, kiedy trzeba wygrać wybory. Bo tak naprawdę rządzący rozdają nasze pieniądze Ukraińcom, w sumie Ukrainie, bo nikt tych pieniędzy nigdy na oczy nie zobaczy. A co my Polacy dostaniemy w zamian? Bo jeśli nic, to czuję, że to kradzież moich ciężko zarobionych pieniędzy. Kradzież waszych pieniędzy. Może za te pieniądze uratowalibyśmy życie jakiegoś dziecka. Może za te pieniądze moglibyśmy sprawić, że polskie dzieci będą miały papier do ksero i pomoce naukowe. O papierze toaletowym w szkole i mydle nie wspomnę. I tak można wyliczać. A dlaczego? Bo my u siebie mamy jeszcze dużo do zrobienia. Ale o to się nie martwimy. My tylko jak wielcy bogacze będziemy rozdawać pieniądze ukraińskim oligarchom. Bo jeszcze, żeby nie ta korupcja, mogłoby to wyglądać trochę lepiej, ale w takiej sytuacji to jest dla mnie jak abstrakcja. Ja Wam powiem takie moje odczucia. Może nie będą zgodne z Waszymi, jednak ja czuję, że już nie ma nadziei, nie ma szans, żeby Polak płacący podatki jakkolwiek się liczył. Nie ma nadziei na to, że polski rząd kiedyś będzie rządził Polską. Wiecie, tak wracając do tych pieniędzy, to może za te kasę odkupimy lwów. Oczywiście żartuję. Pomoc pomocą, ale musimy w końcu zacząć stawiać granice. Musimy kiedyś powiedzieć stop. Jak nastroje społeczne pomiędzy Polakami a Ukraińcami mają się poprawić, jak prezydent z premierem mają Polaków gdzieś i bardziej martwym się o tyłek ukraińskiego prezydenta. No, lepiej nie będzie, a będzie jedynie gorzej. W końcu zaczną za taką krytykę nas karać i nawet gęby człowiek nie będzie mógł otworzyć, że mu się coś nie podoba, bo będzie nazywany ksenofobem. Jeszcze wyrok dostanie. Poczekajcie, to już niedługo nas czeka. Ja myślę, że któregoś dnia przyjdziecie tutaj na ten kanał posłuchać, co się znowu w Polsce dzieje. A tu będziemy sobie makijaże robić, bo tyle nam będzie wolno. Już nie będzie można mówić na kobietę z penisem, że jest mężczyzną, bo za to będzie grozić przecież 3 lata więzienia. Także wszystko to jest kwestia... Czasu. Myślę, że to wszystko to jest jakiś, nie wiem, plan zubożenia Polaków, bo przecież jak się nie można odezwać, nie można nic kupić, najlepiej jeszcze uzależnić nas od czegoś i idealnie ludzie do wyzysku. Ale jak już ustaliliśmy, to, że nie jesteśmy suwerennym państwem, to jestem ciekawa, kto Dudzie i Tuskowi kazał takie rzeczy podpisywać i uzgadniać za naszymi plecami. Mamy w końcu pato streamerów, pato celebrytów i mamy pato polityków. Generalnie nie chcę podpowiadać, ale słyszałam, że Izrael też walczy o Europę. To może dla nich jakiś fajny, niski nowy podatek? Kto chce się zrzucić? Drodzy rządzący tym padołem rozpaczy, życzę wam wszystkiego. Najgorszego. Grzegorz Płaczek przeprowadza w tej sprawie już interwencję poselską, ale wiecie, co można w tym kraju zrobić w pojedynkę. Nic, jeden poseł nie wygra z premierem i prezydentem. Jak dla mnie podarowanie załońskiemu orderu orła Białego. Było czymś niedorzecznym, ale teraz ten cyrk przybiera na sile, a nikt nie może ich powstrzymać. Nie wiem, zbliżają się wybory prezydenckie, ale jak widać, jak ludzie głosowali 7 kwietnia, to nic w tej Polsce i tak się nie zmieni. Powiem wam, że my z tej wymiany dóbr za sprzęty i pieniądze otrzymujemy tylko młodych Ukraińców w wieku poborowym, którzy, jak to twierdzą ludzie z lewej strony, napędzają. Polską gospodarkę. Gdyby nie oni, nie byłoby nas, umarlibyśmy z głodu, a Putin by nas zaatakował. Czego nie rozumiecie? Dajcie znać, czy chcecie tak ochoczo oddawać swoje pieniądze innemu krajowi, jaki by on nie był, czy może tak jak ja macie dość utrzymywania wszystkich w koło. Czekam jak zwykle na waszą opinię w komentarzach, a ja was buziam. Pa!